naszym zadaniem będzie ułożenie MMM-ów w takim kółeczku, dookoła tak mniej więcej, nie wiem, centymetr od siebie. W takim kółeczku, wiesz? Kółeczko robimy. Tak, żeby były trochę od siebie oddalone. Ja Ci pomogę. Jak? Tak? Wszystko do swojego? Tak, żeby było takie kółeczko, widzisz? I żeby były kolory na zmianę. Ja chcę, abyś brązowe mi też zostawiła. Ja mam dla Ciebie też przyszykowane brązowe, nie martw się. Poprawię Ci trochę to kółeczko i tak, żeby kolory były na zmianę. Dlaczego? Bo to właśnie ma, a tak ładnie będzie wtedy wyglądać, wiesz? No i co teraz? Teraz mama naleje troszeczkę wody i poczekamy. Będzie i zrobi się tęcza? Zrobi się. Tylko musimy chwilę poczekać. Ej, już się robi. Popatrz. Nie dotykaj mi się. Dlaczego? No dotkniesz sobie, jak się zrobi. Teraz musimy chwilę poczekać. Ale to przecież zostawię taki ładny kolor. Tak, teraz nie dotykaj. No dlaczego? Przecież musisz być cierpliwa. Obiecałaś, że będziesz cierpliwa. No tak, ale to mnie ciekawi, a ja chcę to ruszać. Nie ruszaj, Misiu. Dlaczego? Mama Ci powie, kiedy możesz ruszyć. I jak dotrzymy do końca, to wtedy będzie... Zobacz, jak ładnie się robi, Misiu. Zobacz, jak ładnie idzie do środka. A to co? Musimy poczekać. Nie dotykaj, Misiu. Popsujesz eksperyment. Nie popsuję. Zobacz, jak ładnie idzie do środka. Jeszcze chwilę tylko musimy poczekać. Aż będzie tu? Tak, uczymy się cierpliwości, prawda? Tak. Uczymy się cierpliwości. Misiu! Misiu! Uczymy się cierpliwości. Ja chcę to zabarwić. Liczymy, zabarwisz sobie, jak dojdzie do końca. Policzmy do 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chyba nie zdążymy. Licz. Będą ładniejsze kolory. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Jeszcze 10 masz do policzenia. 31? 32, 33. Już się zrobiło.